Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Początek listopada przyniósł nam iście wiosenną aurę, ale w pogodzie czekają nas zmiany. W ciągu tej najbliższej doby nastąpi przebudowa pola barycznego, co oznacza, że pogodny wyż niestety ustąpi miejsca niżowi i frontom atmosferycznym. Natomiast w ciągu tej najbliższej doby na przeważającym obszarze będzie jeszcze całkiem pogodnie. Im bliżej wschodu, tym więcej rozpogodzeń. Natomiast w całym kraju tej nocy wzmagać się będzie silny momentami porywisty wiatr, który może wiać z prędkością 50-60 km na godzinę. Natomiast z południowego zachodu napływają do Polski masy chłodniejszego powietrza. Ta noc również będzie chłodniejsza niż te poprzednie, na termometrach od 3 do maksymalnie 6 stopni na wschodzie i na północy kraju i od 9 do 10 stopni w centrum, na południu i na zachodzie kraju. Jutro natomiast do południa będzie jeszcze pogodnie. Niestety w drugiej części dnia do naszego kraju dotrze front atmosferyczny, który przyniesie chmury i przelotne opady deszczu. Pogodnie do końca dnia będzie jedynie na wschodzie kraju. Na termometrach jutro od 10 do 11 stopni na wschodzie, przez 13 stopni w centrum i od 14 do 15 stopni na południu Polski. Spójrzmy teraz na mapy dla naszego województwa. Także noc na Kujawach i na Pomorzu będzie pogodna, z temperaturą od 7 do 8 stopni, ale także w naszym regionie powieje nieco silniejszy wiatr, który sprawi, że ta odczuwalna temperatura na pewno będzie nieco niższa. Jutro w naszym regionie pogodnie będzie, zwłaszcza do południa. W drugiej części dnia chmur na niebie zacznie przybywać, natomiast synoptycy w naszym regionie jutro nie przewidują jeszcze opadów deszczu. Na termometrach jutro około 12 stopni. Z kolei na barometrach czeka nas spadek ciśnienia, jutro 1002 hektopaskale. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.